pik mi ucieka, słuchajcie. Już samo dla... O, nie, bo by mi zapas spadł. Samo odlatuje. Hałego poteła. A cóż innego, puszka. To co? Lecimy z ostatnim. Jeden z tych, na które byłam bardzo napalona. Od długiego czasu zagadywałam, że dobrze byłoby go złożyć. A w zestawie tym starym chyba był totalnie oddzielnym elementem Lego i go się nie montowało, chyba że źle pamiętam. To nie wiem. Z tych starych jakby ciężko mi się wypowiedzieć. O, tu jest chyba większa ta. No nie, taka sama. Tego, to się nie stało. Wcale to tam nie spadło też z tyłu. Ostatni dzień urlopu. O nie! Takim powozem do pracy fajnie było pojechać, no. Teraz mamy do dyspozycji, słuchajcie, żeby was nie zcyganić, 42 strony. Zaczniemy od tworzenia figurek. Mamy dwa worki. Może sobie z boku włożymy. Chciałeś ze starych zestawów chatkę Hagrida. No widzisz. Mnie się te nowe zestawy bardzo podobają. W sensie, bo jakby są stare i są jeszcze starsze, nie? Terstal. I te całkiem stare, gdzie te figurki mają jeszcze żółte piszczki, są straszne. Są większe elementy, będzie szybciej. No, też mi się tak wydaje, bo jakby są takie bardziej gotowe elementy tej karety. To ja wczoraj byłam w mieście i dzisiaj znowu jadę. A co dobrego w mieście słychać? No, tak, jakby widać, że są stare. Tu jest fioletowa różdżka, kozak dla niej. Fajnie, takich jeszcze też nie mamy, cieszę się bardzo. Tu jest drugi zestaw różdżek też oczywiście. Nigdy nie pamiętam, jak ona się nazywa i teraz nie sprawdzę z pudełka. Możecie mi powiedzieć, to była minister magii w Wielkiej Brytanii? Nie? W Wielkiej Brytanii? Nie. Gdzie ona była? Przypomnijcie mi, co to za postać i jaką miała rolę. Stanach, okej. Bożena ze Stanów. O Boże, 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 Bożenko. Brudsych jeden wielki. Ona ma tylko jedną buźkę. Tylko jedna buźka. Takie maloczki, słuchajcie. Żałuję, że jak te figurki mają kapelusze, kapelutki, to bardzo często nie mają włosów, niestety. Szkoda. Bo to by było fajne na podmiankę. No, ale jakby nie można mieć wszystkiego. Halo, głowa. Grindelwald ma dwie główki. Taką. Taką nijaką. I taką też nijaką za bardzo. Tak się prezentuje. Swoją drogą jestem zawiedziona, że Deep się wycofał i już nie będzie Grindelwaldem. Niestety. Teraz mamy zmontować Unia. Bożenka ze Stanów brzmi jak nik do internetu.
Dobrze, dobrze, w tą stronę. No jakby on z własnej nieprzymuszonej woli odszedł, bo wiedział, jak to się skończy, nie? Swoją drogą jest niewinny. Więc szkoda, kobieta napsuła mu reputacji. A on moim zdaniem świetnie pasował do tej roli. Jest piękny. Szkoda, że jakby ten element tu się pojawia, ale myślę, że można by go przemontować ewentualnie. A tu jeszcze jakieś rogi ma, czekajcie, bo ja bym tak już, a tu jeszcze takie jakieś są wykończenia. No, ona go, jego kobieta go oskarżyła o jakby nieodpowiednie zachowanie w stosunku do niej, tak to ładnie nazwijmy. I w związku z tym jakby wycofali, znaczy wiadomo było, że nie będą chcieli go w filmie dla dzieci, nie? No, jak się okazało z czasem, dużo osób w ogóle stanęło za nim murem, łącznie z tymi, które wcześniej były z nim w związkach. Jak się okazało, znaleźli jakieś tam niezbite dowody na to, że ona sobie to wyssała z palca, żeby się kasy dorobić. Także przykre, nie? Bo, tak powiem, w wielu wypadkach niesmak pozostał i tyle. Byłam w Empiku i w Heba, nawet w zasadzie nigdzie więcej nie pochodziłam po mieście, bo moja mama pokazała klasę i nie wyłączyła rosół. Tak, dobrze widzicie. Mama zostawiła obiad na gazie. Miejmy nadzieję, że faktycznie dało się go zjeść potem jeszcze. Niestety jakby są ludzie, dla których nie jest ważne to, co może stać się z życiem drugiej osoby, nie? To bardzo przykre, ale niestety takie przykłady i takie sytuacje dzieją się na porządku dziennym, a nie powinny. Jakiś myślny klocek. My tu nie mamy żadnych nalepek. Nie dostaliśmy, tylko w jednym zestawie w ogóle były nalepki. To dobrze, że wszystko się w sumie dobrze skończyło. Dobra. Mamy to. Ja też jakby na tym etapie skończyłam, nie wiecie. Żeby nie było, że rozpowszechniam jakieś informacje, które nie są prawdziwe. Może się okazać, że jednak jakby puenta była inna tej afery, a ja dostałam informacje, które nie do końca są zgodne z prawdą, bo też ja nie oglądam i nie czytam plotek, takich wiecie, portali plotkarskich, nie? I tylko jak coś mi wpadnie, nie wiem, wyświetli mi się na Facebooku, a na przykład dotyczyło jego, bo lubię go jako aktora, jakimkolwiek by człowiekiem nie był, moim zdaniem jest aktorem rewelacyjnym, poza tym jest turbo przystojnym facetem, to spojrzałam po prostu na artykuł i to tam było zawarte, ale nie grzebałam, nie sprawdzałam tych informacji z innymi artykułami, więc nie czytam pudelka. Nie mam na to czasu, zresztą nie interesuje mnie życie innych osób. Ja podziwiam ludzi, którzy spędzają na przykład całe dnie na tym, żeby dowiedzieć się, co słychać u jakiejś gwiazdy, bo nie wiem, jest w drugiej ciąży. Nie wiem, nie interesują mnie takie rzeczy.
Wilek. Witam cię serdecznie. Uwielbiam czarnego dipa, no. Ja też. Jakie to są dziwne konstrukcje, słuchajcie. Hejo, hejo. Powóz Grindelwalda składamy właśnie. Już trzeci zestaw na dzisiaj, ostatni. Muszę znowu uzupełnić zapasy. Sąsiadka się dała, pani syn to chyba jest kolejną dziewczyną, już dziecko ma. Działam tylko 10 innym sąsiadom, ale wie pani. Postać tego zestawu to Serafina Pickery. Pełniła funkcję przewodniczącego magicznego kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki. O, okej. To srogo. Wiedziałam, że ona coś jakby z tym Ministerstwem Magii ma wspólnego. Mniej więcej, nie? Dobra, i co teraz? Teraz to. Z boczku. Nawet tak na równo. A, trzeba będzie klocka wstawić kolejnego. To chyba nie jest ten element, a nie ten, tylko w drugą stronę. Wciśnijmy to może jakimś klockiem tu. O. Wyszło. Boże. Powoli nam się wykańczają elementy, słuchajcie. Ciekawy, bo zestaw Lego w efekcie zawsze są mniejsi niż się wydaje, że są, a jestem ciekawy, jak te minifigurki się mieszczą w tej karocy. No, zobaczymy na koniec, nie? Aczkolwiek jest jeden fotel, więc podejrzewam, że tylko jedna minifigurka zmieści się w środku. Swoją drogą, jak już zaistnieją półki na ścianie, to pewnie zrobimy sobie jakiś przegląd, nie wiem, może na Instagramie albo coś, zrobię jakąś relację, jakiś odcineczek na YouTube'a z kolekcji, która się zdążyła zebrać. Pamiętam, że byłam w szoku, jak po tej aferze, i było mi przykro, bo wiecie, krowa nasra, ale nawet jak się posprząta, dalej będzie śmierdzić. No właśnie o to chodzi, nie? Że jakby zszargało się dobre imię i opinia publiczna jakby zawsze, jakakolwiek by nie była odpowiedź, jakakolwiek by nie była prawda, to ludzie już sobie swoje myślą, nie? Że a, pewnie zapłacił kupę kasy, żeby to ucichło na przykład, nie? Pamiętam, że wypowiadały się kobiety, które z nim były, że jakby wiadomo, że nie jest święty. Tam ponoć ma dosyć sporo za uszami, jeżeli chodzi o używki i tak dalej. Ale powiedziały, zresztą jak jeden, że tak powiem, jak jeden mąż, powiedziały, że jakby w życiu, jeżeli chodzi o kontakty męsko-damskie, nie mogą złego słowa powiedzieć na jego temat.
że jakby jak on z kimś jest, to kocha całym sercem i jakby wiecie, byłby w stanie oddać życie za tą drugą osobę. Także no. No. Nie chcę tego oceniać też jakby, ale myślę, że jak kilka kobiet tak mówi, to coś w tym jest. Chyba, że mu nagle by odbiło, no tak tylko się zdarza teoretycznie. Dobra, to jakieś takie, to jeszcze jakieś takie mini kolumny. Osądzanie jeszcze przed skazaniem. No. Jeszcze to trochę tak jak znam z doświadczenia, że tak powiem, kogoś mi bliskiego sytuację, mężczyzny, który rozwiódł się z żoną swoją i przy sprawie rozwodowej o prawa do dziecka, nie przy sprawie, tylko nie rozwodowej w sensie, tylko przy sprawie o nadanie praw wychowawczych do dziecka, a raczej pozbawienie tej drugiej strony praw do dziecka, z góry przegrał pierwszą rozprawę, tylko dlatego, że był mężczyzną. I pani sędzina stwierdziła, że nie ma szans, żeby mężczyzna wychował dziecko sam. Na przykład. Dobrze, że druga sędzina już była jakby normalna i dla niej liczyło się dobro dziecka, a nie stygmatyzacja i jakby zaszufladkowanie, jakieś takie, wiecie, schemat, nie? Narzucony. Drzwi w tej karecie się otwierają w drugą stronę. Może zawsze się tak otwierają. To ja nigdy nie zwróciłam uwagi w żadnym filmie. A prawda jest zawsze ważniejsza od racji. Dokładnie. Nawet jak się kogoś kocha, to niestety można go skrzywdzić, ale w tym przypadku myślę, że był czysty. No. Jakby nikt z nas nigdy tego się nie dowie, nie? Jak było naprawdę. Pani sędzina była feministką, a to nie jest tak, że sędzia ma być sprawiedliwy i bezstronny? No cóż. Skończyło się dobrze. Jakby mężczyzna wychował dziecko, a jego pierwsza żona została pozbawiona praw do tego dziecka. I wyszło to na dobre. No ale... No, jakieś takie winorośle są, słuchajcie. Takie coś. I że to tu. A, bo to będą te uchwyty. Ej, z tego można fajne jakieś takie roślinko-podobne rzeczy zrobić. Panu jakieś dziwne przeświadczenie, że dziecko zawsze musi być przy matce, nieważne jaka jest, na przykład zanim buje dziecko pije czy coś. No właśnie. No właśnie. Samo to, że się wydaje wyrok na kogoś, jest bycie po jednej stronie, ale decyzja powinna być bezstronna, w sensie obiektywna, nie? A nie, że na przykład, nie wiem, to jest twoja wina, bo ci źle z oczu patrzy. Jak ktoś miał po prostu bitch face przez całe życie, nie? O tej sprawie jest taki film polski Tato, gdzie mimo, że matka była chora psychicznie, sędzia oddał jej dziecko, gdzieś facet będzie wyłastacznie. Oczywiście ojciec dostaje dziecko, a matka zostaje zamknięta w zakładzie. Wiesz co, Moriarty, nigdy nie oglądałam tego filmu i szczerze zapomniałam w ogóle, że taki istnieje, ale faktycznie
Było coś takiego, no. Będziemy robić lampki. Ale fajnie. Dobrze tu przyczepiłam? Oczywiście, że nie. Co zrobiła swoje dzieci, bo nie chciała oddać ich ojcu, bo no. To prawda, tego nie doczytałam komentarza wcześniej. Ja w ogóle jakby o wielu rzeczach nie słyszę z tych, które się dzieją na bieżąco, bo nie oglądam telewizji. Jestem zdrowsza, lepiej się z tym czuję. Tak samo, nie wiem, nie oglądam dziwnych rzeczy na Facebooku, które pokazują tylko tą złą stronę życia, jakby, wiecie, jakieś dramaty znęcania się nad ludźmi, zwierzętami w ogóle. Nie oglądam tego, bo to, ja wiem, że to jest dramat, jakby nikomu w życiu nie życzę takich rzeczy, ale każdy w życiu ma jakby dużo swoich kłopotów, z którymi, demonów, z którymi musi się zmierzyć i uważam, że jakby każdemu daje na tyle w kości, że nie trzeba sobie dokładać, nie? Tak, to taki Raven też, prawda? Telewizja bazuje na tym, żeby pokazać człowiekowi, jaki świat jest okrutny. Zobaczcie, jak mało pozytywnych informacji w telewizji się dostaje. Zaczyna super wyglądać. Też nie oglądam TV, nie potrzebuję dodatkowego prania mózgu. No, dokładnie tak. Ale się poważnie zrobiło dzisiaj, słuchajcie. Taka pora jest 1:30 w nocy, z soboty na niedzielę, a my rozmawiamy o tak ważnych rzeczach. Jak ja bym to mogła potem w napisach pominąć? No, jak to długo pisać? Ja już kończę. To już jest trzeci zestaw złożony. Proszę sobie odciszyć kanał na Discordzie, żebyś dostawał powiadomienia. Witam cię serdecznie, tak swoją drogą. Szkoda, że dopiero teraz. Wiesz, jak tu fajnie się dzisiaj rozmawiało i siedziało i w ogóle to bardzo przyjemnie. Ja już głos tracę. Prawie 3 godziny live'a. No. Szkoda, że dopiero przyszedłeś. Ale ja nie mam wyciszone reklamacja. Aż zobaczę, o której przyszło powiadomienie na kanale, na Discordzie. Mam Discorda wyłączonego. Pomysłem, znaczy tematem z HP. Nie, już żeśmy obgadali te tematy z HP. Z ciekawości w ogóle sprawdzę. Nie, żebym cię sprawdzała, że nie dostałeś czy coś. Broń Boże, nie o to chodzi, tylko jeżeli też Discord świruje z powiadomieniami, to się robi smutno, bo za chwilę się okaże, że nie ma źródła, z którego można by skorzystać, jeśli chodzi o powiadomienia adekwatne. Nie no, przyszło powiadomienie na kanale Twitch o godzinie 22:52, czyli tak jak się chwilę przed zaczęciem live'a, bo puściłam trochę wcześniej. Mnie nawet się nie chce czytać informacji, bo jest to samo. No, dokładnie. Jakby dobrze wiedzieć, co się w świecie dzieje, bo wiadomo, trzeba być na bieżąco, ale
musi to mieć ręce i nogi. Nie obgadali. Wiecie, mnie ostatnio interesowało, kim w ogóle jest Filch. Skąd on się urwał. Właśnie żeśmy rozmawiali o smutnych rzeczach, więc chętnie porozmawiamy o czymś miłym na koniec. Słuchajcie. Tak dobrze mi się z wami siedzi, że nie chce mi się kończyć, a klocki się kończą. Co ja teraz zrobię? Mam je rozłożyć i złożyć jeszcze raz? Chicago, ciepło, bo w spodenkach chodzimy. Ty chyba żartujesz. Jaką macie pogodę? Zarąbiście w ogóle. I co? I to jeszcze jakoś... Aha, tu od spodu. Po co zdrościć? Ja bym też chciała, żeby było tak ciepło, ale dzisiaj było bardzo ładnie. I ja chodziłam w krótkim rękawku dzisiaj. Słuchajcie. Chcę wam się spać? Chcecie kończyć już? 75 to na wasze jakieś 23. Nie chce się. Ty pewnie dopiero wstałeś albo coś. Nigdy. Staliśmy tu też te czary do walki, ale nie będę ich testować, bo to są tak drobne elementy, że nie będę dzisiaj wchodzić pod biurko. Moglibyśmy pograć jeszcze w coś, na przykład w Dead in Vinland. Na przykład. Jak to ja mam tu teraz? Czy jak to się tu przypina? A, to się tak wkłada tylko. Jest! Słuchajcie, jest. Jest i ona. Zaraz przetestujemy siedzenie figurki. Tego posadzimy na siedzonku, bo kobitka ma ten kieckę i ona się tu zmieści na stojąco chyba. Jakby tu jest taka kanapa, na której można by posadzić chłopka. Ale możemy tą panią tu wsadzić po prostu, tak ją wsadziłam, o. Bokiem może będzie widać, bo na tym nie usiądzie. To jest kareta, ucieczka Grindelwalda. Prezentuje się w ten sposób. Wygląda super. Tu by się jeszcze jakiś kufer przydał z tyłu, nie? Jak myślicie? Tu był ten drugi. Ty nie, długopis nie widziałeś. Układaliśmy jeszcze cmentarz. No co, ty nie przyszła jeszcze? I jako pierwszy układaliśmy zestaw bardzo, bardzo rozbudowany, słuchaj. Jakaś mucha tu lata. I mamy śmierciożercę w końcu. I dementory się znajdą. I jest Peter Pettigrew. Gdzieś mi Voldemorta chciało. Halo? Tam. Tu jest. Jak cmentarz to bierę. A nie zapomnijmy, że fabularnie on się... Okej, co tam?
Król Aron nie leci na wakacje, tylko do więzienia, no. Mam boleści dupy, muszę więcej Lego kupić, a nie mam miejsca. Słuchaj, też mieliśmy ten problem, dzisiaj został rozwiązany. Zakupiliśmy półki. EU będzie montował w przyszłym tygodniu. Będzie jeszcze kiedyś Cluedo? Będzie, oczywiście, że będzie. Pewnie, że tak. Także tak dzisiejsza zabawa się prezentuje. Nie dostałam odzewu, czy chcecie grę, więc zakładam, że nie chcecie żadnej gry oglądać. Chcecie iść spać. Jak nie chcecie gry oglądać, to ja was nie będę zmuszać. Zostawmy tutaj tych ludzików. Ja wiem, że to nie z tego zestawu, ale tu mogę ich wpiąć. Nie dość, że to montażysta, to jeszcze Eru montażysta, same zdolniachy. Dokładnie tak, dokładnie tak. Długopis. Trzeba dokonać zakupu. A. Dobra. Musimy to stąd zutylizować. W takim razie. Ty byś grę zobaczył. No dobrze. Gdybyś grę zobaczył, to możemy zrobić jeszcze afterka. Robienie kartek. A co za kartki robisz? Święta się już skończyły. Tylko będę potrzebowała przerwy, żeby się jakby troszkę przeorganizować, ok? Potrzebuję jakieś 5 minutek na siusiu pauzę, ogarnięcie pićka, zmianę wystroju, przyciągnięcie klawiatury, bo na tę odległość to sobie nie pogram. Daj znać, Raven, jeszcze co za kartki. To wy czekacie. Dobranoc, Treasure Hunter. Fajnie, że posiedziałeś z nami. Wyślij śmiało. Wyślij na Discordzie. Obejrzymy sobie przed rozpoczęciem jakby afterka. Także dajcie mi 5 minut przerwy i wracamy.